Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Radosław Rygielski. Witam Was w kolejnym piątku tradera. Dzisiaj omówimy sytuację na rynku Bitcoina oraz Ethereum. Przypominam o tym, że pierwszy link pod tym filmem jest to link do bezpłatnego zapisu na najbliższy live o godzinie 20.16 lutego. Tam powiem co nieco o Bitcoinie i o Ethereum, również o tym, jakie altcoiny mają, uważam, że największy potencjał do wzrostów i też pokażę elementy swojej strategii. Kliknijcie sobie tak, w pierwszy link, tam wystarczy tutaj wypełnić to pole, zostawić tutaj adres e-mail i kliknąć rezerwuję swoje miejsce. Słyszymy się 16 lutego o godzinie 20. Kochani, ostatnia sytuacja na rynku Bitcoina. Wczoraj tutaj była aktualizacja, tak, gdzie na Bitcoinie byliśmy w ważnej strefie cenowej, w której po prostu może być chwilowa konsolidacja. Oczywiście pamiętajcie, to o czym mówię, nie są to rekomendacje inwestycyjne. Mamy tutaj tak, wczorajsza analiza, cena tutaj była w okolicach 37200. Tą strefę oznaczam jako miejsce, w którym może być chwilowa konsolidacja, czyli strefa, w której po prostu no, może cena przez jakiś czas przebywać. Co zrobiła cena? Cena na ten moment cały czas jest tutaj w tej strefie, którą ostatnio wyznaczyłem, czyli z dnia wczorajszego, i jeszcze nie ma żadnego jasnego sygnału. Jakikolwiek dopiero jasny sygnał na dany kierunek ruchu będzie, gdy cena z tej strefy przykładowo wyjdzie dołem oraz wybije dolną tendencję. Będzie to wtedy sygnał na możliwy ruch spadkowy. Dolną tendencją określam tutaj ten kąt, po którym po prostu cena, jak widzicie, reaguje. A ta strefa wynika tutaj z tego, że poprzednio tu mieliśmy mocną reakcję podażową na Bitcoinie i jakikolwiek spadek będzie możliwy dopiero, gdy ta dolna tendencja zostanie wybita, czyli wtedy będzie sygnał na jakiekolwiek spadki, bo dopóki jesteśmy nad tą tendencją i tutaj mamy ten trend lokalny wzrostowy, no to nie ma sygnałów prospadkowych, więc trzeba po prostu na nie poczekać i dopiero wtedy będzie można podejmować jakiekolwiek decyzje, ale i tak pamiętajcie o zarządzaniu kapitałem, to jest najważniejsze. Ok, jeszcze co do Ethereum. Co do Ethereum widziałem taki post, już nawet w sumie nie pamiętam, gdzie on był, że przed Ethereum nie ma żadnych poziomów, gdzie Ethereum może się zatrzymać, wiecie, i lecimy w kosmos. Chwilka. Pamiętajcie o tym, że gdy mamy ruch cenowy, który w tym momencie widzimy, to już z niego możemy odczytać przyszłe poziomy, nawet gdy są to poziomy, do których cena nigdy nie dotarła. Tak dokładnie. Możemy z aktualnego ruchu wyczytać miejsca, w których cena po prostu się zatrzymuje. Na Ethereum cena mocno reaguje co około, tutaj mamy 950, 1150, czyli co około 200 dolarów ruchu, cena Ethereum się zatrzymuje. Spójrzcie. Cena była tutaj, wzrosła 200 dolarów, zatrzymała się. Wzrosła 200 dolarów, zatrzymała się. Znów był wzrost o 200 dolarów, znów się cena tutaj zatrzymała. I po raz kolejny cena tutaj wzrosła o około 200 dolarów i znów cena może się zatrzymać. Czyli jakiekolwiek kolejne poziomy, gdy cena Ethereum znajdowałaby się jeszcze wyżej, byłyby to przykładowo tutaj okolice 2000. Ale będzie to możliwe jedynie gdy cena wcześniej nie wybije tutaj tej dolnej tendencji. Jeżeli cena wybije dolną tendencję, tą koloru czarnego, czyli cena wyłamie się dołem z tego kanału wzrostowego, będzie to sygnał prospadkowy, więc uważajcie, ponieważ żeby był jakikolwiek trend wzrostowy dalej, to cena nie może wybić tego dolnego ograniczenia, czyli tej tendencji, oraz musi znaleźć się ponad tą strefą cenową koloru szarego. Więc pamiętajcie, jakiekolwiek korekty na Ethereum będą możliwe po wybiciu tej tendencji. Tak samo jest na Bitcoin. Są to dosyć mocno ze sobą skorelowane w ogóle kryptowaluty, jedne z pierwszych w market capie, więc też ich zachowania są do siebie bardzo, bardzo podobne. Tak nazwijmy to ze względu na wspólny kapitał. Więc na ten moment na Bitcoinie nie mamy precyzji, na Ethereum również, jedynie mamy informacje na temat tego, że okej, mamy trend wzrostowy na Ethereum i na Bitcoinie. Jakiekolwiek spadki czy korekty mogą być możliwe po wybiciu tendencji w dół, czy na Ethereum, czy też na Bitcoinie. Kolejne poziomy możemy oznaczyć patrząc na miejsca, w których cena do tej pory się zatrzymywała i widzimy, że te zatrzymania ceny były tutaj co około 200 dolarów, więc na ten moment trend zostawiamy na Ethereum i na Bitcoinie, jakiekolwiek korekty będą możliwe, gdy cena wybije tą tendencję koloru czarnego, tak, czy tą tendencję koloru czerwonego. Na ten moment cały czas jest to lokalny trend wzrostowy, ważne poziomy cenowe są powyznaczane. Tak, co do dzisiejszej analizy, nie ma konkretnie, wiecie, strzałki czy precyzji od do i stop lossa, bo jesteśmy w miejscach, które po prostu same muszą się wyjaśnić. Będą takie sytuacje, w których po prostu musimy poczekać na to, żeby mieć większą precyzję, tak, bo jeżeli jesteśmy w trendzie, no to nic nie robimy, tak, jeżeli są jakieś wyłamania tego trendu, o których mówiłem wcześniej, to już możemy zacząć podejmować jakiekolwiek decyzje. Ja Was, kochani, serdecznie pozdrawiam, życzę Wam udanego weekendu, bo już mamy piątek, godzinę 16 i pamiętajcie o tych linkach w opisie. Słyszymy się też na najbliższym live'ie 16 lutego o godzinie 20.
Pozdrawiam Was serdecznie, kochani, i życzę Wam udanego weekendu. Cześć!